Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon, 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z 12 o przypowieści. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Kim jest siewca z dzisiejszej dobrej nowiny? Jest nim Jezus. On każdego dnia wsiewa w nasze serca ziarno swojego słowa. Plon zależny jest od wielu czynników. Po pierwsze od jakości ziarna, po wtóre od jakości gleby i po trzecie od warunków klimatycznych. Te trzy płaszczyzny muszą być na najwyższym poziomie, aby dać najlepszy plon. Możemy być pewni, że ziarno Słowa Bożego jest zawsze najwyższej jakości i ma w sobie ogromny potencjał, zdolny do wydania najlepszych owoców. Od nas zależą w dużej mierze pozostałe dwa czynniki: gleba naszego serca oraz warunki klimatyczne. Serce musi być glebą dobrze nawożoną, czyli pokorną, spulchnioną dobrą wolą i chęcią poddania się woli Bożej, czyli otwartą na działanie Słowa Bożego, otwartą na miłość przedwiecznego Boga. Ostatnim elementem jest klimat, jaki towarzyszy przyjmowaniu Słowa i jego wegetacji. Przez klimat rozumiemy czynniki zewnętrzne, to, z kim przebywam, jacy ludzie mają wpływ na moje życie. Czy są to ludzie dobrzy, szukający tak jak ja woli Boga, czy raczej ludzie, którzy mnie od Boga odwodzą? Szukajmy takich prawdziwych przyjaciół, którzy wspólnie z nami będą podążać w kierunku Boga, którzy będą pomagali nam wzrastać, dojrzewać, a nie przeszkadzać w rozwoju i wzrastaniu w nas Słowa Bożego. Klimat, w jakim żyjemy, ma także wpływ na szybkość wzrostu i owocność naszego życia. Nie zapominajmy o tym.